Cześć, nazywam się Patryk Dudek i zapraszam na mój dzień meczowy. Hej, hej! Ja już jestem trochę obok, brakuje mi stresu czasami. Nie wiem, czemu tak jest, może przez doświadczenie, ale tak, tego stresu jakoś tak już dawno nie miałem. Czasami się na Grand Prix pojawia, ale to może przez atmosferę, jaka tam panuje w takich zawodach. Na meczach ligowych już jest tak inaczej, ale ciężko mi to opisać, dlaczego tak jest. Może mówię, przez doświadczenie. Magiczny przyrząd. Mam wrażenie, że nie po to pracuję i zarabiam pieniądze i stać mnie na to, żeby mieć trzech mechaników i po prostu oni mi obsługują sprzęt na zawodach. Oczywiście karierę zaczynałem sam z tatą i wtedy nas nie było stać na to, żeby mieć większą ilość ludzi do pomocy. Teraz mamy profesjonalny team żużlowy, jak trzeba, więc chłopaki robią, ja się raczej skupiam na tym, co mają zmienić i razem podejmujemy decyzje, co trzeba zmienić. No, patrząc, że Ekstraliga porobiła boksy i są telewizory, to ten spirit taki nie jest jak kiedyś było, bo raczej się wszyscy razem tutaj łapali przed bandą i oglądaliśmy to, co się dzieje. Teraz raczej każdy zawodnik z każdej drużyny siedzi w swojej klatce i ogląda zawody w telewizorku, tym bardziej masz wszystko na miejscu, więc tak naprawdę nie musisz ruszać się tyłka, tylko patrzysz, szykujesz się do tego przed swoim startem, gdzieś tam gogle, rękawiczki raczej są raczej przygotowane przed zawodami, więc taka robota. Na pewno jest lepszy odbiór tego, że widzę, gdzie zawodnicy stają spod taśmy, bo stąd jest ciężko zobaczyć, gdzie się chłopaki ustawiają. W telewizji jest to bardziej dokładne, czy Janusz Płaskiego, czy z kolejny, czy zasypują kolejny, czy ją czyszczą, więc pod tym względem tutaj telewizory mają przewagę.